Cześć, za nami drugi dzień kampusu, który przyniósł wiele emocji. Zadawaliście pierwsze ważne pytania, padły również pierwsze ważne odpowiedzi. Debatowaliśmy m.in. o zielonej energii, atomie, obecności Polski w Unii Europejskiej i bezpieczeństwie w sieci. Ważnym punktem dnia była debata Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni, podczas której zapełniliście kampus Arenę. Przede wszystkim spotkanie z Szymonem Hołownią. Bardzo się cieszę, że mogliśmy razem wystąpić na jednej scenie. Okazuje się, że da się rozmawiać w sposób normalny. Nawet jeżeli czasami są jakieś niewielkie różnice, no to tego typu otwarte spotkania pokazują, że można prowadzić debatę na opozycji, że można rozmawiać o przyszłości, bo to najważniejsze. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Naprawdę wysoki poziom reprezentowany przez obie strony. I myślę, że szczególnie dla Szymona Hołowni to nie była łatwa debata. Tutaj mieliśmy ten komfort, że byliśmy w gronie ludzi, którzy się szanują i nawet jak mają różne zdania, to są w stanie o tym rozmawiać. My nie potrzebujemy tego, żebyśmy się zgadzali. My potrzebujemy ucywilizować spór i sprawić, żeby nie stawał się zawsze konfliktem, podziałem i agresją. Ten panel, który był pierwszym takim zderzeniem, że to jest faktycznie na żywo, że jakby nikt tu nic nie ustawia, nikt tutaj nie gra żadnej gierki politycznej, tylko wszystko jest autentyczne i to mi się najbardziej. Chciałbym usłyszeć jasną deklarację odnośnie drużyny, która pójdzie rzeczywiście do wyborów. Chciałbym realnego programu i ja przede wszystkim chciałbym deklaracji od polityków opozycji, że rozliczą władzę. Te panele są naprawdę dobrze przygotowane i są bardzo ciekawe. Najbardziej jestem pod wrażeniem innych uczestników, którzy potrafią faktycznie takie nie szpile wbijać, ale takie eksperckie pytania zadawać. Bawi się doskonale. Naprawdę świetne towarzystwo, mnóstwo fajnych ludzi, z którymi można porozmawiać. No i można powiedzieć, no jestem już trochę oszołomiony, po prostu mnóstwo emocji, mnóstwo się dzieje. Wspaniałe miejsce. Ten kampus jest takim mikroświatem i chciałem go zobaczyć w makroskali w całej Polsce, żeby właśnie było otwarcie i kolorowo. Zawsze miło jest posłuchać ekspertów, którzy mają do przekazania wiedzę, mają do powiedzenia informacje i swoje przemyślenia, które często nie znajdują się w politycznym mainstreamie, bo mogłyby zostać uznane za zbyt kontrowersyjne. Przede wszystkim jest to wymiana poglądów, wymiana doświadczeń, ale co najważniejsze, to jest miejsce, gdzie padają najważniejsze pytania, najważniejsze, bo tego pokolenia, które patrzy na przyszłość, a nie ogląda się na przeszłość. Nie ma w sobie takiego silnego resentymentu historycznego, tylko stara się wykazać pewną troską o swoje losy, czyli o przyszłość. Mówimy tu nie o następnym roku czy następnych dwóch, trzech latach, tylko mówimy o dekadach. Mówimy o wojnie w Ukrainie, mówimy o edukacji, mówimy o atomie, o energetyce. I to jest wszystko bardzo ważne, natomiast jest to trochę taka demagogia, no bo wiadomo, rozmawiamy, istnujemy plany, no to ma być nasza Polska przyszłości. Natomiast super też jest to, że są te rzeczy praktyczne, czyli trochę takie pociągnięcie tego młodego człowieka za rękę i pokazanie, hej, tutaj masz, zrób w ten i w ten sposób, albo masz takie i takie możliwości i to ci otworzy dalszą ścieżkę. Mamy możliwość tutaj, jeżeli chodzi o cały kampus, 1300 osób. Nie każdy może znaleźć sobie tutaj kogoś, z kim nawiąże kontakt. Z kim się zaprzyjaźni, znajomości, które naprawdę mogą przetrwać lata. Wiedziałam, że będzie coś nowego, wiedziałam, że to będzie teraz większe i prawdopodobnie lepsze i byłam bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Absolutnie nie myślałam, że już mi wystarczy, bo wydaje mi się, że to nigdy nie jest dość. Generalnie robi wrażenie na mnie to, że wśród publiczności jest cała młodzież. I młodzież, która żyje tymi tematami, którymi też żyjemy. Żyjemy tym, co się toczy na Ukrainie, gdzie żyjemy naszą przyszłością i młodzież właśnie dotkliwie o to pyta, jaki będzie rozwój sytuacji w czasie wojny, co po wojnie i co to znaczy dla nas, dla Polski, dla pokoju w Europie. To jest niezwykle ważne, bo widać wyraźnie, że młodzi ludzie myślą o przyszłości. Swojej i nie tylko swojej, albo przyszłości Polski. Bardzo dużo jest aktywistów, nie tylko polityków, czy chociażby posłów, ale też aktywistów. Na wielu warsztatach się znajduje, więc nie dość, że aktywizuje tych, którzy jeszcze nie działają, to jeszcze pozwala działać tym, którzy już działają, czyli aktywistom. Wymyśliłem projekt Twarze Kampusu. Jestem niezależnym fotografem, więc szansa tak naprawdę
na kampusie dla mnie. To jest pokazanie siebie i swoich prac. Troszkę inny sposób niż pokazują to media, pokazuje to prasa. Całość chcę opublikować w formie po prostu długiego stories na moim Instagramie fotograf.mateusz. No i zdjęcia będą się pojawiały w zależności od tego, jak uwinę się z całym materiałem, albo jeszcze w trakcie trwania kampusu, czyli w trakcie najbliższego tygodnia, albo zaraz po nim. Polska przyszłości jest dla mnie Polską otwartą na zmiany, otwartą na ludzi, taką, która potrafi słuchać swoich obywateli i potrafi im pomóc i dać się rozwinąć. Taka idealna Polska powinna być miejscem, w którym każdy może ze sobą wolno rozmawiać. Jest dialog, każdy może wyrazić swoją opinię, swoje zdanie i nie ma konfliktów narastających z tego, że ktoś powie coś i ta druga osoba się z tym nie zgadza. Idealna? Na pewno otwarta. Na pewno otwarta na nowość, otwarta na zachód, na współpracę międzynarodową. Tutaj przyjeżdżają ludzie, chociażby wczoraj byłem z całego świata. Rozmowa jest niesamowicie ważna. Czy z psychologiem, czy z przyjacielem. Ale ważne jest, abyśmy się wspierali i abyśmy się nie bali też mówić o tym, co nam leży na sercu. Te pytania są od ściany do ściany, tak powiem, co nie jest dyskredytujące, wręcz odwrotnie. To bardzo ciekawe sygnały, jaki jest rozstrzał zainteresowań młodego pokolenia. Ich interesuje naprawdę bardzo wiele elementów, wykraczających bardzo często poza politykę, a polityką interesują się tylko dlatego, że ona wpływa na ich życie. Konkretny plan, konkrety. Na pewno żadna demagogia i bardzo się cieszę, bo społeczność kampusowa jest taka, że raczej nie pozwalają sobie na nawijanie makaronu na uszy, tylko raczej dopytują, są dociekliwi. Młodzi ludzie świetnie przygotowani, wiedzą czego chcą, bezkompromisowi. Dokładnie tak jak rok temu, tego się spodziewaliśmy i wszyscy goście to powtarzają, że są pod olbrzymim wrażeniem.